Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Słowiańskie Tajemnice. Autor Tomasz J. Kosiński. Czyta Wojciech Zawioła. Tomasz J. Kosiński. Słowiańskie Tajemnice. Pamięci Jana Sasa Zubrzyckiego. Jeśli tak dalej pójdzie, to ani strzępków nie ocalimy z dawnych arcydzieł dziejów polskich. Na okul czytamy rozprawy wytykające błędy i niedorzeczności latopisów polskich Nie ma narodu, który by tak deptał nogami skarby piśmiennictwa swojego, jak to czyni naród Polski. Jan Sas Zubrzycki, Bogoznawstwo Słowian, Dzwon wolności 1925. Wstęp. Historia i dziedzictwo Słowian kryją wiele tajemnic, mimo iż powstało na ten temat wiele opracowań naukowych, Wciąż nie mamy pewności w wielu kwestiach związanych z dziejami słowiańszczyzny, nie jesteśmy też w stanie poprawnie zakwalifikować do słowiańskiego etnosu poszczególnych ludów zamieszkujących ziemię naszych przodków w starożytności czy we wczesnym średniowieczu. Postaram się jednak uchylić tutaj nieco rąbka tajemnicy, podając istotne dane o wybranych problemach i ciekawostkach, spróbuję też odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania związane z poszczególnymi tematami. Oczywiście nie roszczę sobie prawa do wszechwiedzy, ale dzięki wieloletniemu zgłębianiu historii i kultury Słowian mogę się podzielić swoimi poglądami w wielu kwestiach, o których już wcześniej wspominałem w swoich publikacjach. Teraz przedstawiam je ponownie, ale w rozszerzonej formie, albo jako zaktualizowane przypomnienie istotnego problemu. Większość jednak tematów jest omawiana przeze mnie w tej publikacji po raz pierwszy. Bazę tekstową do opracowania tej części należącej do planowanego wielotomowego cyklu poza sześcioma całkiem nowymi rozdziałami stanowią moje artykuły publikowane wcześniej na portalach naukowych lub blogu slavia.lechia.pl, które po pewnych pracach edycyjnych i uzupełnieniu w końcu doczekały się wydania w formie drukowanej. Tomasz J. Kosiński, Puerto Princesa Filipiny 18 grudnia 2022 roku Kujawskie piramidy. Jednym z najstarszych i chyba najbardziej fascynujących odkryć archeologicznych w Polsce są tak zwane piramidy kujawskie. Ze względu na swoją wielkość i trójkątny kształt nazywane są tak niesłusznie megalityczne grobowce, znajdujące się na terenie Kujaw, których wiek szacuje się na 5,5 tysiąca lat. Oznacza to, że są one starsze od egipskich piramid czy Stonehenge. Informacje o nich, poza przekazami i świadectwami wywodzącymi się z tradycji ludowej, po raz pierwszy pojawiły się w raportach etnograficznych i historycznych z Kujaw pochodzących z połowy XIX wieku. Taki opis tamtejszych megalitów podał m.in. Maksymilian Hełmiński w swojej relacji z podróży po tym regionie z 1843 roku: Widzieliśmy po polach rozrzucone tu i ówdzie mogiły odwieczną ręką sypane. Ogromnej wielkości kamienie, zgromadzone na jedno miejsce i przesypane ziemią, stanowią materiał budowy świadków dalekiej przeszłości. Każda mogiła przedstawia kształt wielkiego trójkąta ostrokątnego. W rzeczywistości forma grobowców przypomina raczej wydłużony trójkąt albo trapez, choć nie wiadomo dlaczego mają one taki długi ogon, skoro część grobowca znajduje się u czoła. Na żalki, jak miejscowa ludność nazywa owe grobowce, zwrócił uwagę także etnograf Oskar Kolberg, który w monumentalnym dziele z 1867 roku przedstawia opisy grobowców pochodzących między innymi z okolic Lubrańca. Pierwsze prace wykopaliskowe przeprowadziła tu Natalia Kicka w 1876 roku, która wspólnie z hrabią Józefem Bnińskim zbadała grobowce kujawskie w Żurawicy. Wyniki tych badań autorka opublikowała w czasopiśmie naukowym wiadomości archeologiczne. Formę podsumowania wiedzy o megalitach stanowi artykuł z okresu międzywojennego 1921 profesora Leona Kozłowskiego. W latach 30. XX wieku w Wietrzychowicach, leśniczówce i obałkach badania prowadził Konrad Jaszczewski, a w Gaju Stanisław Madajski. W Wietrzychowicach zespół Jarzdziewskiego zlokalizował pięć wielkich grobowców megalitycznych. Zachwycony tym miejscem Jarzdziewski pisał: Są to, zdaje się, największe i najokazalsze groby tego rodzaju w Polsce, a być może w tej części Europy. Polski archeolog dodatkowo namówił dziedzica Wietrzychowic Alfreda Bochmera do zaprzestania niszczenia grobowców w celu pozyskiwania materiału budowlanego, a jego opis stanowiska rozsławił je w Europie. Na terenie Polski odkryto do tej pory 45 takich obiektów datowanych na okres od 3 do 4 tysięcy lat przed naszą erą. W Wietrzychowicach znajduje się pięć grobowców, z których jeden ma ponad 100 metrów długości. Za to w Sarnowie znajduje się aż 9 takich dolmenów. W Gaju natomiast znajdowały się dwa megalityczne grobowce, ale zachował się tylko jeden z nich, za to jednak najdłuższy, który miał pierwotnie około 150 metrów długości. Podobny grobowiec zachował się też we wsi Obałki. Inne znajdują się m.in. w Osieczu Małym, Leśniczówce i w Zbeżynku. Naukowcy z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi szczegółowo je zbadali i podjęli się rekonstrukcji niektórych z nich. Podobne megalityczne konstrukcje spotykane są również na Pomorzu Zachodnim, w pobliżu Łupawy, a także w okolicach Dolic, Krępcewo, Pomietów, Koszalina oraz Przelewic, Krzynki. Także w Borkowie, leżącym 35 km od Koszalina, zachował się kilkudziesięciometrowy grobowiec megalityczny dolmen. W zagajach stradowskich, województwo świętokrzyskie, znajduje się natomiast megalityczny grobowiec typu kujawskiego o obudowie drewnianej zamiast głazów narzutowych. Nieco inny typ megalitów występował na terenach Polski w drugiej połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Były one dziełem kultury amforkulistych. Były to grobowce skrzyniowe długości od 2,5 do 6 metrów i szerokości od około 1 do 2 metrów. Wykonano je z dużych płyt i przykrywano wielkim głazem lub głazami. Skrzynie te wkopywano pod powierzchnię ziemi, a znajdowane są w nich zbiorowe pochówki i ofiary ze zwierząt. Często kopce kujawskie zwane są megaksylonami. Należy jednak podkreślić, że choć grobowiec megaksylonowy. Nawiązywał co prawda formą do grobowców megalitycznych typu Kujawskiego, to różnił się od nich tym, że filarem jego konstrukcji były duże pnie. Na ziemiach polskich znaleziono takie grobowce w słonowicach na południu kraju, gdzie nie ma polodowcowych głazów narzutowych. Może to wyjaśniać te różnice konstrukcyjne, które wynikały z dostępności materiałów budowlanych. Cały megaksylon pochylał się ku zachodowi. Szerokość grobu megaksylonów słonowickich wynosiła około 5 metrów, a głębokość, powyżej poziomu ziemi, około 3 metrów. Jego ściany zrobione były z potężnej palisady wkopanych pni o średnicy około 30 cm każdy. W słonowicach odkryto 6 megaksylonów usytuowanych równolegle, różniących się od siebie nieznacznie między innymi rozmiarami. Znalezione w nich pochówki kryją naczynia lub wyroby miedziane, a ciała zostały zasypane kamieniami i ziemią. W megalitach kujawskich zmarli chowani byli w kamienno-drewnianych komorach grobowych. Ich ciała układano w pozycji wyprostowanej leżały one na wznak. Z głową skierowaną do czoła grobowca usytuowanego na północny wschód co wskazuje na kult solarny wschód słońca symbolizował odrodzenie. Albo ich zorientowanie w kierunku Hyporborei, skąd niektórzy wyprowadzają cywilizację europejską. Zidentyfikowano tam głównie pochówki mężczyzn, których wiek antropolodzy określają na około 40 lat, choć znaleziono też ciało kobiety, być może żony jednego z dostojników plemiennych, w innym pochowano dziecko. W wyposażeniu grobowym megalitów kujawskich nie spotyka się jednak żadnych szczególnych wyróżników wyższego stanu zmarłych. Takich jak biżuteria czy jakichkolwiek atrybutów władzy, maczugi, laski kapłańskie itp. Znaleziono w nich jedynie naczynia gliniane, łyżki, topory bojowe i groty strzał, a w jednym nawet miedziany sztylet przywieziony z dalekiego południa, Siedmiogrodu lub wybrzeża Morza Czarnego. Tezę, że te okazałe grobowce zbudowano dla naczelników rodów, może jednak potwierdzać istnienie nieopodal zwykłego, płaskiego cmentarzyska, gdzie prawdopodobnie byli grzebani pozostali członkowie plemienia. W przeciwieństwie więc do tego typu prostych pochówków, piramidalne grobowce kamienne mogły być wyrazem hołdu dla wodzów rodu lub ich duchowych przewodników. Kopce kujawskie wiązane są przez archeologów z kulturą pucharów lejkowatych. Około od 3635 roku do 3370 roku przed naszą erą, której przedstawiciele stworzyli też najstarszy na świecie wizerunek wozu kołowego na wazie z bronocic, o czym jest mowa dalej. Grobowce megalityczne z Kujaw i Pomorza Zachodniego to długie, bezkomorowe usypiska ziemne o kształcie wydłużonego trapezu zbliżonego do trójkąta, którego szerokość podstawy wynosi od 6 do 15 metrów. A długość od 40 do 150 metrów. Natomiast pierwotna wysokość szacowana jest na około 3 metrów. W podstawie kopca znajdował się zazwyczaj pojedynczy grób, ale spotykamy też kilka pochówków w jednym obiekcie. Część grobowa była zrobiona z dużych głazów, których masa w partii szczytowej sięgała 7 do 10 ton, a w miarę zwężania się grobowca kamienie były coraz mniejsze. Między grobem a kamieniami podstawy znajdowało się niekiedy sanktuarium, świątynia grobowa. Archeolodzy wyliczyli, że do wzniesienia jednego grobowca zużywano średnio około 150 metrów sześciennych kamieni i tysiąca metrów sześciennych ziemi. Przyjmuje się, że transport olbrzymich kamiennych bloków odbywał się zapewne za pomocą wołów, chociaż, jak wiemy, do podobnych konstrukcji, w których wykorzystywano olbrzymie, obrobione głazy takich jak w Balbek, obecny Liban, Megalityczne kamienie transportowano z użyciem toczących się po Ziemi bali, lin, kołowrotów, dźwigni i innych urządzeń siłą ludzkich mięśni i z wykorzystaniem praw fizyki. W każdym razie dzięki tak solidnej konstrukcji z wielkich kamiennych megalitów niektóre z tych budowli przetrwały tysiąclecia. Część rozpadła się na skutek wysadzenia ich dynamitem w powietrze przez Niemców w 1916 roku albo została rozebrana. W celu zdobycia kamieni do celów budowlanych. Reszta zachowała się do naszych czasów, stanowiąc nie lada zagadkę historyczną. Zainteresowanie wzbudzają także kwestie obyczajowe tej neolitycznej kultury, która charakteryzowała się wierzeniami szamańskimi, a majestatyczne grobowce świadczyć mogą o wykształceniu się już kultu naczelników rodowych, a tym samym patriarchatu. Nie można wykluczyć, że w tych kamiennych grobowcach chowano jednak właśnie samych szamanów. Którzy mogli odgrywać wówczas rolę zarówno kapłanów, jak i przywódców plemienia. Dr Piotr Papiernik, archeolog, pracownik naukowy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, organizator i kierownik interdyscyplinarnych badań prowadzonych w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice, utworzonego w 2006 roku, mówił w wywiadzie dla gazety wyborczej: Przede wszystkim w grobowcach odkrywamy naczynia zwane flaszą z kryzą. Które kształtem bardzo przypominają odwróconą makówkę. Mamy dowody dostarczone przez badania paleobotaniczne, że kultura pucharków lejkowatych uprawiała mak. Współczesnemu człowiekowi mak kojarzy się zazwyczaj z używką, a jest to przede wszystkim roślina lecznicza, pomagająca w różnych dolegliwościach. Być może wywar z maku wykorzystywano do celów magicznych jako środek halucynogenny, używany przez szamanów, którzy mieli dzięki niemu kontaktować się z zaświatami. W trakcie obrzędów pogrzebowych. Wśród kujawskiego ludu istnieją podania o grobowcach olbrzymów. Fani UFO uważają z kolei, że to miejsce spoczynku istot pozaziemskich. Ich kości miały być przewiezione do Muzeum Ziemi w Łodzi, skąd w czasie okupacji zrabowali je i wywieźli w nieznane miejsce niemieccy naukowcy. Pisze o tym w jednej ze swych książek słynny Erich von Daniken. Ten autor kosmicznych hipotez zwraca uwagę, że jeden osobnik. Zgrobowca w Wietrzychowicach przeszedł cztery operacje trepanacji czaszki i wszystkie przeżył, umierając później z innych powodów. Ma to jego zdaniem oznaczać wysoki poziom rozwoju kulturowego, być może pozaziemski, przedstawicieli tej megalitycznej cywilizacji posiadającej tak zaawansowaną wiedzę medyczną, która nie była znana ludności neolitycznej. Nawet odrzucając domysły szwajcarskiego paleoastronautyka, trzeba przyznać, że jak na kulturę epoki kamiennej, społeczność z KUJAW zachowała się nieporównywalnie większym poziomem rozwoju cywilizacyjnego niż ludność z innych terenów z tego samego okresu. Ostatnie badania potwierdziły istnienie około 500 reliktów osad i miejsc pobytu ludzi w pobliżu grobowców z okresu ich budowy może to świadczyć o tym, że tereny Kujaw i Pomorza Zachodniego 5,5 tysiąca lat temu były bardzo gęsto zaludnione, a twierdzenia niektórych historyków, że istniały tu tylko nieprzebyte puszcze, nie mają w tym kontekście uzasadnienia. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.